W poprzednim odcinku mówiłem, że rozwaliliście system i zaskoczyliście mnie od tamtego czasu jeszcze bardziej. Słuchajcie, poprzedni materiał z gry Kingdom Rush Alliance przy około 2400 wyświetleń ma 600 łapek w górę. To oznacza, że co czwarta osoba zostawiła łapę w górę. Powiem wam tak, tak żeby wam mniej więcej nakreślić skalę tego. To jest świetny wynik i wydaje mi się, że nigdy takie przełożenie wyświetleń do łapek w górę nie zdarzyło mi się w mojej 12-letniej karierze na YouTubie. Także bardzo chciałem podziękować każdemu widzowi tej serii, który jest bardzo zaangażowany. To właśnie przez waszą aktywność dzisiaj mówię, dobra, muszę dla was nagrać ten film. I dzisiaj wlatuje drugi odcinek. Rano mieliście bossa, wieczorem macie Kingdom Rush 5 Alliance. Mam nadzieję, że będziecie z tego tytułu usatysfakcjonowani. Już teraz dziękuję za wszystkie łapki w górę. Naprawdę jest za co, jest za co. Nie przedłużam, przejdźmy sobie do gry i zobaczmy, co dzisiaj nas czeka. No i tak, oczywiście słuchałem waszych komentarzy, znaczy słuchałem, czytałem. Mógłbym słuchać, bo chyba da się włączyć na Google, żeby, wiecie, żeby czytał wam na głos to, jak jest jakiś tekst na ekranie, ale ja czytałem, nie słuchałem. Tylko czytałem i generalnie będziemy sobie grali po dwie mapki na jednym odcinku. Przez to odcinki będą dłuższe, po 40 minut, ale myślę, że wam się to mimo wszystko spodoba. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Też dzięki temu się trochę zgrabniej uwiniemy z całą serią, tak mi się wydaje. Podsumowanie tego, co się działo w poprzednim materiale. Odblokowaliśmy nowego bohatera, którym to dzisiaj będziemy sobie grali. Ciężko stwierdzić, w czym on się będzie specjalizował w tym momencie. No myślę, że to sobie zobaczymy już w gierce. On na pewno będzie dobry, bo on zaczyna od 5 poziomu. Także siłą rzeczy nawet przez ten poziom podejrzewam, że będzie dosyć w porządku. Jeśli chodzi o upgrade'y, udało nam się dobić tutaj maksymalny upgrade. Jeśli chodzi o tych naszych pomocników, których możemy przywoływać. No jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy szóstą mapkę. Oczywiście dzisiaj przejdziemy także siódmą. O, będzie bossik. Będzie bossik na pewno. Okej. Widzę, że bardzo ci tutaj wygodnie. Okej, you better keep your end of the deal. Okej, aha, czyli oni jakiś deal zawarli. I ten mu mówi, że wyluzuj, wszystko jest pod kontrolą. Okej, czyli oni się umówili. A, i zasnął. No, czuję, że ten gościu jak nic się obudzi pod koniec. Ale, to też jest jakiś... Wygląda na jakiegoś tanka ten typek, nie? Torres. 16 na 24 obrażenia, to duże obrażenia. Dobra, jak my byśmy chcieli to ogarnąć? A, w ogóle jakieś te... Jakieś nowe jednostki magiczne. Tutaj sobie załatwiłem. Wydaje mi się, że tutaj aż się prosi tak w sumie, żebyśmy mieli... tak sobie myślę. Tu jakby maga postawić, tu by było mega spoko, bo jak tu postawię maga, tak samo tu, to później jak ich ulepszę, to wiecie, magowie mają coś takiego, że są w stanie wzmacniać wieże, które z nimi sąsiadują. I wydaje mi się, że jak ulepszę maga, zwiększę damage tych wieżyczek, to będzie wzmacniał to, to, to i to pole. Te cztery pola i tutaj tak samo. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej maga tutaj warto właśnie w taki sposób ulepszyć. No i co, na pewno bym chciał, tylko pytanie, czy jedne baraki powiedzmy mi wystarczą, czy też nie? Nie jestem pewien, tutaj też będą przeciwnicy przechodzili, więc też muszę mieć to na uwadze. Dobra, zróbmy tak. Na razie chyba nic więcej. Może jeszcze byśmy tutaj jakąś balistą zagrali. Tu może zagramy balistą, dlaczego nie? Chociaż ona ma duży zasięg i wydaje mi się, że tutaj trochę ten zasięg się marnuje. Poulepszajmy magów o jeden z każdej strony. I na razie zostawię sobie kasę. Nie, na razie nie wiem, co chcę zrobić, wiecie. Nie wiem, co jeszcze, gdzie będzie szło. Jakiego typu przeciwnicy, więc póki co nie chcę też, wiecie, nie chcę też specjalnie świrować. Dobra, jestem bardzo ciekaw, jak wygląda pyk. Zobaczmy. O, jest ta nowa jednostka. 8 na 12 obrażeń, spoko. I co, jak ona atakuje? O, to jest taki mag chyba trochę. A nie, takie kruki widzicie latają. Tak mi się wydaje, że to są kruki. Okej, całkiem ciekawe. Całkiem ciekawe. O, ten tutaj postawił już tą wieżyczkę, która atakuje. Bo on ma taką umiejętność, że stawia takie wieżyczki. Okej, on się wydaje... O, teraz robi ten młynek. To też miał robić. Okej, z racji tego... że tutaj też będą szli przeciwnicy po tej prawej stronie, to mi się wydaje, że najlepiej drugie baraki postawić tu, jeżeli chcę mieć dwa baraki, w sensie tak jakby. Okej, zrzućmy tu w ogóle tą bombę. A, ona stunuje po prostu, to jest taki stunik. Okej, w porządku. Pyk. Tych przesuniemy tu, a ci będą w tym miejscu stali. Tak sobie zagramy pyk, zagrajmy ładnie cierniami. Wydaje mi się, że tego tanka można by w takim razie przesunąć, tego bohatera, który tak tankuje, można by przesunąć bardziej po na lewą stronę. Pyk, zrespawnimy sobie tutaj tych naszych pomocników. W porządku, tu może być teraz trochę gęsto, jeśli chodzi o przeciwników. No, chyba sobie damy radę.
Ulepszmy trochę te koszary. Pyk. Tutaj zespawnujmy. Przesuńmy bohatera. Dobra, ładnie, bohater wyklirował. Przesuńmy go teraz z powrotem na prawą stronę. Znaczy z powrotem, no przesuńmy go teraz na prawą, żeby, bo tutaj jest potrzebna pomoc. No i dobra, czy ja chcę ulepszać w tym momencie tylko magów? Tu bym sobie poulepszał trochę łuczników, bo widzę, że tutaj idą bardzo szybkie jednostki. No i tak, właśnie z racji tego, że tutaj jest tak naprawdę więcej ścieżek po stronie prawej, to nie będę stawiał baraków w tym miejscu, tylko wiecie, z tych baraków na środku, bo te baraki mają ten plus, że mogą tak naprawdę, wiecie, coverować mi lewą albo prawą stronę, ale będziemy ich używali do coverowania prawej strony po to, żeby mieć więcej miejsc, w których mogę zbudować wieże zamiast baraków. Nie wiem, czy nie wiem, czy czaicie, o co mi chodzi, no ale wierzę, że to ma sens. Czy faktycznie to się jeszcze okaże, ale ja głęboko wierzę w sens tego, co mówię. Mam nadzieję, że to jakiś tam sens ma. Póki co radzimy sobie naprawdę dobrze. Latające jednostki. No, z latającymi jednostkami raczej nie powinno być tak źle. Mam też ten plus, że ci moi pomocnicy, oni także atakują. Myślę w ogóle, że oni także są w stanie atakować latające jednostki. Zagrajmy tutaj tymi cierniami. One są całkiem OP. Też nie mamy co przytrzymywać tych cierni, nie wiadomo ile. O, obudził się ten. W ogóle, czy możemy miecz wyciągnąć? Nie, nie możemy wyciągnąć. O, tu mogę coś naklikać. Dobra, coś z siekierą, coś... O, tu mam jakąś runę. Ty, jest gdzieś jeszcze taka runa? Może to jest jakiś easter egg? Pamiętam, zawsze mi piszecie, żebym szukał takich rzeczy. O, tu... Ty. To wygląda jak jakieś postacie z Minecrafta. O, zobaczcie tu. A nie, teraz nie widzicie, na mojej kamerze, patrzcie. O. Crafting, no dokładnie, to dobrze skojarzyłem, że wygląda jak jakieś postacie z Minecrafta. No bo to totalnie tak w sumie wyglądało. Dobra, zespawnujmy tutaj tych łuczników, żeby te latające jednostki mi ogarnęli. Tu ładnie walczy ten bohater, wydaje mi się, że nie ma większych problemów. Zupgrade'owałbym może trochę tę balistę, żeby mieć trochę fizycznych obrażeń tutaj jeszcze. Możemy nawet... ulepszyć ją dużo bardziej, bo wiecie, magicznych obrażeń trochę tutaj mamy od tego maga, fizycznych trochę brakuje, chociaż ci z baraków atakują obrażeniami fizycznymi, nasz bohater... O, tutaj jednak... Aj, czyli jeszcze w sumie... No widzicie, myślałem, że... Czekajcie, musimy ich podsunąć trochę do góry, bo się lenią tutaj. Myślałem, że de facto po tej prawej stronie jest więcej ścieżek, ale tak naprawdę tutaj może się otworzyć jakby, nie wiem, to wejście do kopalni. I wtedy w sumie tak naprawdę mamy porówno, mamy po dwie ścieżki po lewej i po prawej. Ale spoko, raczej sobie poradzimy. Chciałbym też tych magów przetestować, tylko na razie nie wiem jeszcze, gdzie warto byłoby ich kupić potencjalnie. Znaczy tych magów, te golemy? Nie wiem, to jest też taka jednostka, którą odblokowaliśmy poprzednio. Postawię ich tu. Aha, to nic nie respi, to po prostu strzela. Okej, ma dosyć... Okej, to po prostu atakuje magiczne obrażenia i ma dosyć wysoki speed attack. W porządku. Nie wygląda źle, nie wygląda to źle. Wydaje mi się, że jak wbijemy czwarty poziom, to będzie mogło coś respić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mówię też, że wydaje mi się ponownie, że magiczne obrażenia są spoko. Zrzućmy na nich pyk. Ej, to zadaje olbrzymi damage. Tak w sumie. W sumie to zdaje całkiem spory damage. Dobra, bo ta strona jest teraz trochę słabsza. Ulepszmy sobie na maksa tych łuczników i może kupmy tego orła, który tu będzie też latał i zadawał obrażenia, dlaczego nie. Użyjmy też moich pomocników. Wydaje mi się, że ci łucznicy są ogólnie całkiem spoko. 8 na 12 obrażeń to nie jest mało. Zobaczcie, że na przykład ci zadają 6 na 9. No ale oni oczywiście też są trochę mocniejsi, w sensie trochę bardziej wytrzymali. Wydaje mi się, że iście tutaj pod magiczne obrażenia po lewej stronie ma dużo sensu, bo tutaj... Te misie idą z tymi wielkimi maczugami. Po prawej stronie ich nie widziałem, po lewej widzę, że regularnie idą, a oni mają... oni są dosyć wrażliwi na magiczne obrażenia, natomiast mają dużo pancerza. Ale na magiczne obrażenia są całkiem wrażliwi, więc wydaje mi się, że to jest spoko. O, zbudował wieżyczkę nasz bohater. Fajny jest ten bohater, kurczę. Nie jest taki zły. Od razu... Puśćmy go, żeby się frontalnie gdzieś bił. Chociaż oczywiście on nie jest aż takim dobrym tankiem jak ta bohaterka, którą wcześniej graliśmy. A to dlatego, że on nie jest tylko i wyłącznie tankiem, nie? Ta bohaterka, którą wcześniej graliśmy, ona wydaje mi się, że jest takim stricte tankiem. Dobra, ulepszamy orła. Co to daje? To chyba zwiększa mu damage. W porządku, wydaje mi się, że to jest fair. Zastanawiam się, czy nie kupić tu łucznika jeszcze jednego? Albo balisty? Kupmy tu balistę. Balista będzie miała duży zasięg przy ulepszeniu. Teraz myślę, gdzie ewentualnie użyć specjalnej umiejętności.
Dobra, tu jest w miarę kontrolowana sytuacja. Nie wiem, czy chciałbym już odpalać kolejny rush. Dobra, odpalmy kolejny rush. Trochę jest to ryzykowne, ale... myślę, że jakoś damy radę, mam nadzieję. No tu odpalmy sobie naszych pomocników. Przesunę bohatera w to miejsce, żeby te latające jednostki mi podobijał. Dobra. Jest w porządku. Zagramy umiejętnością bohatera. Gdzie on jest? A, on se tu stoi. Ty, gościu, nie jesteś na wakacjach. Zasuwaj z tą kłodą. Dobra. Ulepszamy ich? No, ulepszamy. Na paladynów. Niech tankują. A bohatera teraz tego drugiego też mogę tu przesunąć. Dlaczego nie? Pyk. I cierniami. I te ciernie są tak OP, niemiłosiernie. Teraz chyba najlepiej byłoby mi poulepszać magów i po lewej i po prawej stronie na zwiększanie damage'a sąsiednich wież. Tak mi się wydaje, że to jest gdzieś tam coś, co się najbardziej opłaca. Nie jestem pewien w sumie. Też chciałbym na pewno tu wbić. Dobra, nie. Spróbujmy najpierw... Ej, ale to olbrzymi zasięg ma, zobaczcie, w porównaniu z magiem. Aha. Ale że co się tu dzieje? Okej. Okay. Ta trasa akurat nie za wiele zmienia. Wiecie, ona by była niebezpieczna, gdybym miał jakąś defensywę tutaj, ale nie mam, więc w sumie to niewiele zmienia. Mogę postawić tutaj baraki, nie będę ich w ogóle ulepszał, tych gości z tych baraków. Ich zadaniem jest tylko i wyłącznie po prostu trzymanie jednostek w zasięgu tych dwóch wieżyczek, które zadają obrażenia magiczne. Nie wiem, czy dobrze jest też tak trzymać dwie jednostki, które zadają obrażenia magiczne akurat blisko siebie. No, ale w sumie... A coś złego może stać. Dobra, to chcę ulepszyć. Czy to respi? Coś tak, tutaj coś respi. Nie wiem, co to znaczy wisps, nie jestem pewien. Okej. Okay. That heal. Okej, okay, to... A, nie rozumiem. Aha, to leczy moich sojuszników, to jest ciekawe. Tutaj będziemy mieli jakieś ciernie. O, czyli czyżbyśmy mogli healować jednostki z baraków przy użyciu tej... tej jednostki, to ciekawe, tej wieżyczki. No na to wygląda. No tak, odnawia 16 życia na sekundę przez 6 sekund dla sojuszników w zasięgu. Czyli dla tych by odnawiało w tym momencie. Spoko, bo oni mają na przykład 40 HP, więc odnawianie 16 życia na sekundę to całkiem sporo. Ci mają 180, no fajne w sumie. Takie healowanie. Ale no nie wiem, czy to jest jakieś mega dobre, tak w sumie. A to powoduje, że jakieś korzenie wyrastają wzdłuż ścieżki i zadają, o proszę, 40 true damage'a i stunują przeciwników. To jest fajne, bo true damage to jest taki damage, którego nie da się... który ignoruje odporność każdego typu. Zarówno magiczną, jak i fizyczną, więc to jest bardzo, bardzo wygodne. Miałem ulepszyć tych magów i ciągle tego jeszcze nie zrobiłem. Pyk, tu rzućmy specjalnie ten ładunek, to jestem pewien. Tego naszego bohatera, że warto to zrobić. Pyk, odpalmy od razu kolejny rush. Wydaje mi się, że ładnie ogarniamy póki co. Tu mamy balistę na maksa ulepszoną. Tu bym ulepszył tego maga w takim razie. Pyk, i zbafujmy sąsiednie wieże. Ej, czekajcie. Ty, on nie bafuje. On tylko te wieże bafuje. Nie gadaj, ta balista się nie liczy jako sąsiednia. A u tego pewnie by się liczyła. U tego maga po prawej stronie. Trochę strollowałem. Znaczy, to nie zmienia aż tak dużo, nie? No ale ulepszyłem to licząc, że będę boostował, wiecie, że buffa dostaną obie jednostki. Także trochę rozczarowanko, no nie będę ukrywał. Dobra, ale widzę, że mamy póki co fajną kontrolę. Myślałem, kurczę, pamiętam, jedną z najtrudniejszych map dla mnie do tej pory była jakaś mapka, która była prawie na samym początku, nie? Tam, co potraciłem tyle HP, znaczy też, wiecie, nie chcę zapeszać, bo zaraz się okaże, że pewnie jeszcze może jak boss wyjdzie, to będę miał tutaj sporo nieprzyjemności, no ale póki co zobaczcie, jak tu jest pięknie. Wszystkie te cztery jednostki są zbuffowane. Myślałem, że tu będzie tak samo, ale widocznie od tego maga jest trochę dalej do tej balisty niż tu. Nawet tak widać, ale myślałem, że jednak się złapiemy. Dobra, to w tym momencie mam bardzo mocną tę stronę. Trochę im brakuje fizycznych obrażeń, tak w sumie, no ale mamy tego bohatera, który atakuje fizycznymi obrażeniami. Mamy tutaj baraki, które również jakby no specjalizują się w typie ataku fizycznym. Wydaje mi się, że ogólnie nie jest źle. O, ten jeszcze wieżyczkę zbudował, która tutaj wiadomo ekstra.
No ten, ten... zrzućmy tutaj ten ładunek. I jeszcze zbuffujmy te wszystkie wieże. Tu nie powinno być tak źle. Odpalmy od razu kolejną falę. Raczej pokonamy tego jednorożca. Bo on w ogóle nie ma żadnych odporności, nie? Więc jeżeli my atakujemy w niego obrażeniami magicznymi... Wiecie, magiczne obrażenia zazwyczaj są po prostu większe niż fizyczne. Więc jeżeli my... On nie ma żadnych odporności, a ja tutaj mam bohatera, który atakuje magicznymi obrażeniami, no to on siłą rzeczy szybko powinien się rozprawić. O, bohater mi jeden padł. Okej, trudno, bywa. Bywa. O, ale już się zrespił. Elegancko. O, tutaj ich ten. No dobra, skoro tak grają, to przesuwam jednostki z baraków tutaj na dół. Zobaczcie, ci zadałem 10 na 14 obrażeń, a ci też. Nie, ci 9 na 13, okej. Myślałem, że ci też, bo są zbuffowani przez tego maga, ale nie wiem w sumie, czy mag zwiększa damage, jeżeli mamy tych gości właśnie z baraków, czy mag im zwiększa damage. W sumie nie wiem. Bo nie wiem, czy to nie jest tak, że on zwiększa tylko damage wieżyczek, że nie zwiększa tego bazowego ataku, ale w sumie no mówię, no pewien nie jestem. Dobra, tych możemy tutaj też ulepszyć, tych tak samo. Myślę, że tutaj nie ma co póki co. Okej, bohater znowu mi padł. To jest ciekawe, że nawet jeżeli padnie bohater, to dalej mogę używać jego umiejętności. Chyba nie muszę się specjalnie martwić. Oni powinni wybronić. Tu mamy naprawdę solidną formę defensywy, zobaczcie. Tu jest tak naprawdę łącznie 6 jednostek. Łucznicy i ci paladyni, nie? Moim zdaniem to się mega dobrze łączy. Mega dobrze kombuje, więc nie powinno być większych problemów. Chcę zostawić sobie trochę kasy, bo sobie myślę, że jeżeli boss by szedł... Jeżeli szedłby bossik... O, ta balista też ładnie klepie tego jednorożca. Jeżeli szedłby bosik, to chcę zobaczyć, czy będzie szedł po prawej, czy po lewej stronie. I wtedy będę ulepszał maga na ten płomień. Znaczy na ten płomień, na ten promień właściwie bardziej, nie? Który tam może zadawać jakieś chore obrażenia. Bo wydaje mi się, to jest typowa mapa z bossem, nie? No jak nic, to jest mapka z bossem, ten gościu wstanie. No, proszę bardzo, kto by się spodziewał? Fine, I will do it myself. Oczywiście, że tak. Zapraszamy. No i którędy będzie szedł? Gorzej. Gorsza miejscuwa dla mnie. Ulepszam od razu promień. O. Widzę, że pójdzie całkiem gładko. Pyk. Gramy skillem. Postawmy bohatera. Wydaje mi się, że obu bohaterów... Albo nie, tego nie będę przesuwał. Bo wydaje mi się, że on jest na tyle mocny. O, przeskoczył na drugą? O, ciekawe. Dobra, to też ulepszamy płomień. To spoko, to akurat to jest na moją korzyść, bo ta strona tutaj jest mocniejsza. Przerzućmy paladynów. Wydaje mi się, że teraz ten upgrade, że oni są niewrażliwi na obrażenia, by mi dużo pomógł, ale akurat go nie kupiłem. No, mamy to elegancko. Bohater nawet jeszcze nie padł. No i po bossie. Łatwiutko. Defeat. Okej. O, zdobądź 3 gwiazdki na każdym stage'u w jakimś tam Radiant Forest'cie, czy jakoś tak. Mamy komiks. Ojejku, co my tu mamy? To musi być miecz... Elinie? No to jest czyjś miecz, tak? No i chyba przysmażyło nam tutaj naszego maga. A, ty... Skam, przeskipowało mi komiks, no to musicie przeczytać sobie we własnym zakresie. Kliknąłem na stream decku, że kamerę chcę przerzucić, no i mi przeskipowało komiks. Szkoda. No ale tam przeczytam sobie na pewno potem. W sumie nic się nie zdarzyło tam, tylko nasza dobra postać z tej dobrej strony mówiła, żeby ten mag zajął się raczej tym, że nasz król dalej jest, że dalej król jest zagubiony, dalej go nie odnaleźliśmy. Tak to wyglądało. W sensie o to tam mniej więcej chodziło. Aż 6 upgrade pointów dostaliśmy. Nową wieżę, wygląda ciekawie. O, 2 nowe wieże. Okej, okay, ciekawe. Zobaczymy. Oj, będziemy mieli zmianę biomu. Też się nie mogę doczekać. Czyli wszędzie zdobyliśmy po 3 gwiazdki do tej pory. Bardzo mnie to cieszy. Nowego bohatera jeszcze nie mamy. Nowy bohater dopiero na stage'u 8, z tego co widzę.
tutaj smoki o... A, te dwa smoki się odblokowuje, jak się grę ukończy. Okej, ciekawe w sumie, jak mocne są te smoki, ale na pewno będziemy testowali. O to nie musicie się martwić. No i tak, mamy 8 punktów, więc może wypadałoby wreszcie coś zrobić, co? Bohater... Aha, ataki bohatera ignorują 10% odporności przeciwnika, to jest fajne, zróbmy to. Bohaterowie zdobywają więcej expa, jeżeli są od siebie daleko, a tutaj jest, że mam 10% ekstra armoru, jeżeli są blisko siebie. Ja dam to, jeżeli są od siebie daleko, bo wydaje mi się, że u mnie w dużej mierze bohaterowie są od siebie daleko. Okej. Redukuje cooldown umiejętności bohaterów o 10%, to jest fajne. Bohaterowie mogą zadawać... O, 20% ataków bohaterów to krytyczne obrażenia, tak to rozumiem przynajmniej, ciekawe. O, 20% ataków przeciwników bohaterowie dodżują, to też jest fajne. Pójdźmy pod bohaterów, dlaczego nie? Dwie nowe wieże, co to jest? Obie na fizyczne obrażenia. Tutaj będziemy mogli spełnić jakiegoś impa, który w ogóle wygląda jak... jak to się mówi? Jak... ten Oloch z poprzedniej części, co my tu mamy? A tu też, to są obie wieże pod spełnienie. Podspełnienie jednostek. Dobra, weźmy sobie może najpierw tą demoniczną. Przetestujmy najpierw tą demoniczną, więc weźmiemy sobie tą demoniczną zamiast... Wydaje mi się, że właśnie zamiast tego healującego drzewa, czy cokolwiek to było. Tego healującego golema, zwał jak zwał. Okej, nie taka ciężka mapa chyba. Tu oczywiście najlepiej byłoby maga. Może nie tu, może maga bardziej tu. W sumie nie, tu są dosyć duże odstępy. Więc ten mag wcale tak dobrze nie będzie tu buffował tych jednostek. No ale dobra, zróbmy tak. Tu możemy zablokować. Tu możemy mieć baraki. Tu możemy mieć baraki. Tu bym przetestował to do spawnowania. 2 na 4 obrażenia to zadaje. 12 HP, o co tu chodzi? Ciekawe ty, o co z tym chodzi. Zaraz zobaczymy. O, mamy nowego przeciwnika na dzień dobry. Okej, spawnuje mackę śmierci? Tak zrozumiałem. Spawns ten Tentacle of Death. A nie, okej. Nie mackę śmierci, tylko jak ginie, to spawnuje mackę na sobie. Rozumiem. Która zadaje obrażenia. To pewnie zaraz będziemy mogli zobaczyć. Dosyć wytrzymały. Nie są już tacy drewniani. No i zobaczcie, tak. No i taką mackę spawnuje. Okej. Ma to sens. Od razu lecę na kolejną tą. Ulepszam tutaj maga. Mag oczywiście raczej ich będzie one-shotował. Ty, co to robi? To jest dobre pytanie. 5 na 8 obrażeń teoretycznie atakuje. A tu widzę tylko jakieś te demony. O proszę, piłeczka nawet. Jacuzzi jakieś demoniczne zbudowaliśmy. Róbcie coś. To nie wakacje. Okej. A, spawnują takiego tego. Takiego ludka spawnują. Okej, fajne. Fajne w sumie. Bardzo fajne. No zagrajmy tym. Ulepszmy to jeszcze bardziej. 8 na 12 teraz obrażeń już będzie zadawał. Tylko są strasznie papierowi. To jest trochę problematyczne. Że nie są zbyt mocni. No, że są strasznie papierowi po prostu. Dobra. Nie wiem póki co, gdzie chcę zagrać. Dobra, tu sobie poradzimy. O, latające jednostki. Może być problem, bo w sumie... Tu mógłbym łuczników postawić. Ulepszmy ich. Łucznicy powinni być nieźli na te nowe... O! Co to za ten? O! Teleportuje się do przodu, jeżeli jest atakowane, albo jeżeli atakuje, nie jestem pewien. Kurczę, tankowaci są ci przeciwnicy. Okej, jednego przepuściłem. Myślałem, że idealnie, wiecie, wymierzyłem. A niestety nie. Okej, tu odpalmy to. Pyk. Interwencja. Oj, kurczę. Dużo przepuszczę. Nie wiem, czy tego nie zresetować, powiem wam. No, dobra, zresetujmy to, okej?
szkoda trochę, no bo co? Straciłem tak dużo HP, trochę bezmyślnie. Po prostu za bardzo się skupiłem na ulepszaniu tych impów, ale byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało. A tak naprawdę my tutaj dużo bardziej potrzebujemy w tym momencie po prostu. Tu też Mac myślę, że mógłby oddać. Łucznik. I tyle. Na razie nawet nie potrzebujemy nic do blokowania. Na początku bohaterowie mogą blokować. Będziemy mieli po prostu więcej jednostek, które są w stanie bić latające jednostki, nie? Tak mi się wydaje, że to ma więcej sensu. Lepiej zresetować, wiecie. Lepiej szybciej niż później, że tak to ujmę. A w razie czego mógłbym też wziąć jeszcze innego bohatera, który ma atak dystansowy. Choć nie, czy ja mam jeszcze jakiegoś innego bohatera w ogóle, który ma atak dystansowy? Chyba w tym momencie nie mam żadnego. Dobra, odpalmy od razu kolejną falę. I kogo ja bym chciał ulepszyć? To jest dobre pytanie. Tych łuczników albo tego maga, bo to są obie jednostki, które jako jedyne są w stanie atakować zarówno jedną, jak i drugą stronę, nie? Oni są dosyć, kurczę, 160 HP. Oni są strasznie tacy tankowaci, ci przeciwnicy nowi. No, na pewno bardziej tankowaci, niż miałem do tej pory do czynienia. Nie mają niby jakichś wysokich odporności. No ale kurczę. Ale tankować tankują, nie? Warpyk, zrzućmy na nich umiejętność bohatera. Ulepszamy tych łuczników jeszcze bardziej. Tu też chyba łucznikami zagram. Chociaż nie, no muszę gdzieś mieć tych. Dobra. Muszę gdzieś mieć, wiecie, jakiekolwiek jednostki do blokowania. Tu bym też postawił w ten sposób. Pyk. I utrzymywał w zasięgu łuczników te jednostki na ziemi. Chodzi po prostu o to, żeby trochę podzielić te jednostki, które idą po ziemi i te, które latają, tak? Jeżeli tu postawię takich gości, no to oni, wiecie, oni będą defowali. Pozbądźmy się tych. Dobra. Nie, ruszmy bohaterem. A, widzicie, bo te płaszczki się teleportują. No ale poszło dużo lepiej, nie? Od razu mamy dużo lepszą kontrolę nad wszystkim. Nic nie przepuściłem tym razem, nie? No właśnie. Czy ja chcę... Teraz chyba nad magiem bym się trochę bardziej skupił. Będziemy dalej grali tym Demon Pitem, pewnie, że tak, ale nie będziemy od tego zaczynali. Nie będziemy od tego zaczynali, moim zdaniem to nie jest za dobre, żeby od tego zaczynać. Dobra, póki co jest w porządku. O, tu też te płaszczki lecą. Jejku, one wyglądają jakoś tak, nie wiem, niepokojąco. Bardzo niepokojąco. Nic na razie nie zrzucam, nie ma chyba powodu. Nie ma potrzeby. Ulepszymy ich sobie trochę. Kurczę, fajnie było, gdyby oni byli w stanie... Okej, jedna płaszczka mi się przedostanie. Spoko. Przeżyjemy. Jedną przeżyjemy. Nie zauważyłem, bo one się teleportują. Ciężko czasem ogarnąć, co się z nimi dzieje. Tych łuczników jeszcze powinienem ulepszyć. Bo widzę, że póki co latające jednostki głównie lecą na prawą stronę. Więc może bohaterów też powinienem zamienić. Tak zróbmy. Zamieńmy bohaterów. Ten bohater, on jest magiem, więc on będzie stał po prawej, a ten będzie po lewej. Ten jest bardziej tankiem, więc bardziej się nadaje na tą stronę, tak mi się wydaje. Do widzenia. Stankowani. Ulepszmy jeszcze bardziej tego maga. Próbujemy wbić mu jak najwyższy poziom. Te płaszczki w ogóle nie mają... Okej, pyk, ładnie, pokonaliśmy ją. Pyk. Dobrze, że mam tych moich najemników, że mam ich ulepszonych w taki sposób, że akurat mam właśnie pod atakowanie, wiecie. Zagrajmy tu cierniami. Właśnie pod taki atak, przeciwko jednostkom latającym, nie? Bardzo to jest wygodne, bardzo to jest wygodne. Dobra, let's go. Mag jest elegancko ulepszony. No tak, niestety tylko te wieże wzmacnia. Trochę głupio, mogłem zamienić tak naprawdę maga z tym łucznikiem i miałbym na pewno dwie wieże wzmocnione. Przynajmniej. No ale jest jak jest. Czasu nie cofniemy. Pyk, zrzućmy tutaj, żeby trochę bardziej się uspokoiła sytuacja. Dobra. Tego maga też mógłbym ulepszyć w taki sam sposób.
Może też jakąś balistę na przykład tutaj. Balista ma olbrzymi zasięg. Wydaje mi się, że jakbym ulepszył tutaj balistę na maksa, to ona by miała zasięg też na tą lewą stronę. Pewien nie jestem, ale wydaje mi się, że tak. Więc zacznijmy może ulepszać. No raczej jest szansa, nie jest szansa. Nowy przeciwnik. Wysoka odporność na magię. Spawnuje koszmary. Okej, ciekawe, ciekawe. Wysoka odporność na magię. Czy to będzie dla mnie duży problem tutaj? No trochę będzie, bo akurat mam magicznego bohatera tutaj. A te koszmary? A, widzicie, nie może zostać zaatakowana. Chyba, że zostanie zablokowana przez jakieś jednostki, które atakują w zwarciu. Okej, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ulepszmy ich jeszcze trochę, bo oni tu mi służą do blokowania. Zobaczcie, teraz nie może zostać zaatakowana, musi zostać zablokowana przez ten, przez jakieś jednostki. I dopiero wtedy staje się widoczna. W porządku, to nie jest jakaś bardzo skomplikowana i trudna mechanika, tylko muszę o tym pamiętać. Ale na przykład teraz myślę, że już mógłbym pójść pod tego Demon Pita i właśnie przeciwko tym jednostkom ten Demon Pit może być całkiem spoko. Właśnie przeciwko tym, tym jednostkom. Bo one idealnie będę... O, czekajcie, tu jakąś czaszkę. Ty. Wiedźmin referencja. No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Dobra. Ulepszmy dalej tego Demon Pita. Ja chcę go na maksa ulepszyć, bo jestem ciekaw, bo on potem będzie mógł spawnować jakieś te... Chcę zobaczyć, jak to, jak, wiecie, jak to będzie działać. Dobra. Mamy na maksa i teraz... okej. Czekajcie, bo też nie chcę, muszę mieć, wiecie, nie chcę przez przypadek... Pyk. Może trochę overkill, ale... Kto mi zabroni, nie? Ty, co tu się dzieje? Okej. Na przypale. Czekajcie. Eksplozja impów zadaje 20% więcej damage'a i podpala przeciwników, zadając 8 do 16 true damage'a przez 6 sekund. A tutaj spawnuje dużego impa, który ma 100 życia i zadaje 19 do 29 fizycznych obrażeń, kiedy eksploduje. A nie, zadaje 19 do 26 do 29 fizycznych obrażeń i kiedy eksploduje, zadaje 100 damage'a. Tak to działa. Fajne. Weźmy sobie, pewnie, że tak. Dużego impa. Okej, bo te impy, spoko, czyli one jeszcze jakby eksplodują. O, to jest ten duży imp. Spoko. Tak jak mówię, na te jednostki, które spawnują te koszmary, to jest idealne, moim zdaniem. Dobra, tego bohatera przesuniemy tu. Spoko. I możemy go ulepszyć, z tego co rozumiem. Tak, teraz ma 200 HP, 37 na 55 obrażeń, 250 damage'a przy eksplozji. Moim zdaniem to jest całkiem OP. I tak jak mówię, szczególnie przeciwko tym koszmarom to jest super, bo no te koszmary muszą być zablokowane, a ja idealnie mam właśnie impy, które te koszmary będą mi blokowały, więc moim zdaniem bardzo, bardzo fajne połączenie. Dobra, lecą dalej te płaszczki nieszczęsne. Okej, już się przeteleportowała elegancko, zrobiła swoje salto. Dobra, to jest niesamowite, nie? Przy każdym ataku się od razu teleportuje. Wracam do ulepszania maga. Robię to tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększyć damage sąsiednim wieżom. Moim zdaniem jak najbardziej warto, bo tu będziemy mieli dwóch łuczników. Chociaż widzę, że teraz już trochę z góry... Patrzcie, dwa te impy są. No moim zdaniem... I te impy, kurczę, one, wiecie... Mają olbrzymie obrażenia w sumie. 37 na 55 obrażeń. To jest bardzo dużo, no mój bohater tyle nie ma. Bardzo OP wieża, bardzo OP. Dobra, będziemy chcieli... Patrzcie. O, to też się łapie. To ciekawe. To też się łapie. Fajnie, fajnie, że łapie się jeszcze właśnie ten Demon Pit. Na buffa. Tu mógłbym ulepszyć tych łuczników też, żeby oni ładnie obijali, bo widzę, że te impy to totalnie blokują wszystko. OP, OP. Na początku nie są takie mocarne, ale jak trochę ich ulepszymy, to stają się mega dobrymi jednostkami. Fajnie. Przesuńmy tu bohatera, bo widzę, że ten bohater się totalnie nudzi. Chociaż ci przeciwnicy mają wysoki Magic Resistance, to akurat za dużo im nie zrobię.
Pewnie nawet tymi cierniami, nie? Dobra. Pyk, tu przesuńmy tych. No właśnie, dokładnie w tym celu. Zboostujmy damage sąsiednich wież. Kurczę, to balistę powinienem jeszcze trochę ulepszyć. Tak w sumie. Dobra, ulepszamy łuczników. Tutaj też za 100 myślę, że zaraz sobie ulepszymy. Przesuńmy bohatera. W ogóle już niedługo jeden i drugi bohater u mnie będzie miał 6 poziom. Całkiem wygodne. W sensie, no wiecie, będziemy mogli rozdać parę ekstra punktów. No dobra, widzę, że te płaszczki już mamy w miarę ogarnięte. W razie czego mówię. Zobaczcie, gdybym nie miał tych pomocników, którzy są w stanie atakować dystansowo, to o ile to by było trudniejsze, nie? Wydaje mi się, że zawsze tacy pomocnicy, którzy atakują dystansowo, mają przewagę, ale może tylko mi się wydaje. Nad tymi, bo wiecie, można iść albo pod takich dystansowych, albo w drugą stronę, pod fizycznych. I wydaje mi się, że dystansowi prawie zawsze mają przewagę, ale nie wiem. Może tylko mi się tak wydaje. Dobra, tu za 100 ulepszymy, dlaczego nie? 20% więcej damage'a z maga to ma, a nawet nie 20, chyba 40. Chyba nawet 40. Proszę bardzo, tu stoi bohater, pilnuje. On też spawnuje robotników. Więc tu mamy naprawdę dużo, dużo jednostek, nie? Jak coś wychodzi z tej góry, to nie ma szans nawet się... Wiecie, nie ma szans nawet się... Proszę bardzo, zrzucimy tutaj pełną, wesołą artylerię. Ulepszmy może tych paladynów tutaj, bo oni robią robotę. Służą mi do obrony tej lewej strony. Dlaczego nie? Dobra. Nie wiem, czy dobrze robię, że akurat ten, że tego maga mam na dole, bo te jednostki mają wysoką odporność na magię, więc raczej powinien ten drugi bohater się nimi zaopiekować. Bo on atakuje fizycznymi obrażeniami, nie? Pyk. Ulepszamy tutaj, ładnie paladynów. Dobra, polecimy tym bohaterem w to miejsce. Ku, ten bohater tak szybciutko się porusza, przecudne to jest. Dobra, no tego bohatera też przesunę dużo mocniej na lewą stronę, bo moim zdaniem środek jest dobrze broniony przez te... przez to coś do produkowania impów. Zdecydowanie tu bardziej ulepszamy. Okej, okay, musimy czymś zablokować. Zablokowane, ładnie. Zagrajmy cierniami w tym miejscu. Ulepszmy naszych paladynów. Czy ja chcę coś jeszcze ulepszyć? Póki co chyba nie ma potrzeby. Tutaj bossa na pewno nie będzie. Możemy ulepszyć jeszcze raz maga. Dzięki temu ci mają jeszcze większe obrażenia. Archerzy 21 na 33. Przy ich prędkości ataku to jest bardzo dobry wynik. Okej, z tymi zjawami muszę uważać. Postawię tutaj po prostu baraki. Bez jakiegokolwiek innego ulepszenia. Tylko i wyłącznie po to, żeby wiecie, było coś do zablokowania tych zjaw. I tyle. Tu ulepszmy te baraki. Dobra, pyk, zrzućmy. Jeszcze cierniami dowalimy. No i co, mamy to. Chyba nawet nie straciłem, czy może jeden punkt życia straciłem. Chyba przepuściłem jedną płaszczkę. Już nawet nie pamiętam. Łatwo, łatwo całkiem. Łatwo i przyjemnie. Zobaczmy, ile mamy. 3T, dostaliśmy 3 upgrade pointy. Nowa wieżyczka, nekromanta. Jejku, ale szybko w ogóle dostajemy te nowe wieże. W ogóle dostaliśmy nowego dystansowego bohatera, bo ta babka wydaje mi się, że jest dystansowa. I mega fajnie to wygląda w ogóle, ta brama, nie? A, czyli weszliśmy przez nią, tak jakby, podejrzewam. Okej. Okay. Nowa wieża, nekromanta, atak magiczny. Zamiast impów mógłbym nim zagrać, albo zamiast balistą. Chociaż nie, zamiast balisty... No wtedy miałbym... A co robi ten nekromanta? On spawnuje jakieś te... Spawnuje też jakieś szkielety albo coś takiego. Co my tu w ogóle potem mamy? Ej, ciekawe te wieżyczki wyglądają. Dobra, ale też pytanie o bohaterów, bo po pierwsze, jeden i drugi wbili mi właśnie 6 poziom, więc możemy ich trochę podlevelować. Na przykład, no, tego bohatera do tej pory jeszcze w ogóle, wiecie, wszystkich jego skilli nawet nie widzieliśmy. W sensie tego nie widzieliśmy.
Okej, okay, to zadaje po prostu damage, podąża za naszym bohaterem i zadaje magiczny damage przeciwnikom. Okej, okay, ulepszmy to. 8 do 16 magicznego damage'a, 3 friendly wisps. Ponownie nie wiem, jak te wisps przetłumaczyć. Okej, okay, to jest to, co on czasami tego takiego jakby zielonego fireballa. No zielony fireball to się kłóci, ale tam zieloną kulę taką tworzy i to zadaje olbrzymi magiczny damage. To jest ta tarcza, tak? Tak, tak, to jest ta tarcza z liści, która nie dość, że blokuje. A nie, to jest ta tarcza, która zadaje po prostu obrażenia magiczne. A nie, to i leczy i zadaje obrażenia magiczne przeciwnikom, okej. Okay. Ja też sobie muszę przypominać te skille, nie? Tutaj oczarowujemy przeciwników na danym obszarze, redukując ich attack damage o 75% na 6 sekund. Okej, okay, ciekawe. Weźmy sobie to na maksa w takim razie. O 90% redukujemy. Tutaj nasz bohater wbił max level. No u niego akurat wziąłem wszystkiego po trochu, więc widzieliśmy tak naprawdę jego wszystkie umiejętności. Tu możemy ulepszyć tych builderów, tych robotników, których on czasem respawnuje. Tutaj możemy chyba zwiększyć ten fizyczny damage, jak on czasami kręci tą kłodą, którą trzyma. Tu możemy chyba zwiększyć damage tej wieży, którą on robi. Moim zdaniem spoko. Ja ulepszę jednak jego specjalną umiejętność i niech będzie. Ulepszmy tę wieżyczkę. Dlaczego nie? I tu mamy nową bohaterkę, która jest jakimś rewolwerowcem. Widziałem ją w ogóle chyba na jakimś trailerze i wydaje mi się, że ona jest mega, mega OP. Napiszcie proszę w komentarzu, jeżeli chcecie, żebym nią zagrał, za kogo nią zagrać, nie? Czy za tego gościa, czy za tego naszego maga. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Ode mnie na ten moment to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach z Kingdom Rusha już niedługo. Trzymajcie ciepło. Cześć!